Cześć, z tej strony Karol. Witam Was na kanale Ferro Pro. Ponownie jesteśmy na budowie, gdzie ostatnio montowaliśmy szafkę podtynkową. Czas na kolejny krok. Montaż rozdzielacza ogrzewania podłogowego Ferro. Rozdzielacze Ferro to gotowe w montażu zestawy, w 100% zmontowane fabrycznie i umieszczone na stalowych uchwytach. Nie trzeba dokładać odpowietrzników czy zaworów spustowych. Wyjątkowo solidne opakowanie zabezpiecza rozdzielacz przed uszkodzeniem w transporcie. Domyślnie zespoły odpowietrzająco-spustowe są zamontowane z lewej strony. Jeśli układ instalacji tego wymaga, możemy łatwo przełożyć je na prawą stronę, albo jeśli nie chcemy przejmować się szczelnością połączeń, przełożyć całe belki na uchwytach. Zanim zaczniemy montować rozdzielacz w szafce, uzbrojmy go z zawory odcinające. Ferro ma w ofercie przeznaczone specjalnie do tego celu zawory F-Power z jednocalowymi śrubunkami uszczelnieniem za pomocą O-ringu i nadkrętki dociskowej. Na zasilaniu zastosujemy zawór prosty z termometrem, a na powrocie zawór kątowy. Zawory F-Power mają śrubunki z uszczelnieniem typu O-ring z wysokiej jakości EPDM. O-ringi zapewniają niezawodne i trwałe uszczelnienie, idealnie współgrające z precyzyjnie wykonanym frezem na rozdzielaczu. Nie trzeba więc używać taśmy teflonowej ani paku. EPDM zapewnia trwałe i pewne uszczelnienie. Oto jak wykonać montaż rozdzielacza w przygotowanej wcześniej szafce. Jak wykonać montaż szafki możecie obejrzeć w poprzednim filmie. Odkręcamy nakrętki na śrubach, na których zostanie zamontowany rozdzielacz. Umieszczamy rozdzielacz w szafce i dokręcamy nakrętki. Upewniamy się, że mamy swobodny dostęp do wszystkich elementów zamontowanego rozdzielacza. Teraz czas na podłączenie. Do wcześniej przygotowanych zaworów podłączamy zasilanie i zawory ze źródła ciepła. Pętlę odgrzewania podłogowego podłączamy do wyjść rozdzielacza za pomocą złączek skręcanych Ferro. Jeśli zamierzamy zastosować system sterowania strefowego ogrzewaniem podłogowym, z belki powrotnej odkręcamy białe pokrętła i ich miejsce montujemy głowice termoelektryczne. I oto nasz rozdzielacz zamontowany i gotowy do pracy. Ferro to wygoda montażu i niezawodność każdego elementu. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu o montażu szafki, link znajdziecie w opisie. Zostawcie komentarz, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym materiale.